50 lat pożycia małżeńskiego to inaczej złote gody. Z tej okazji małżonkowie, którzy przeżyli ze sobą tak wiele lat, otrzymują medal Prezydenta Rzeczpospolitej Polskiej za długoletnie pożycie małżeńskie. Takie odznaczenia otrzymały także pary małżeńskie z terenu naszej gminy. Medal jest symbolicznym wyrazem uznania, jakie żyją władze Rzeczpospolitej dla wartości życia rodzinnego oraz wagi, jaką przywiązują do pomyślności każdej rodziny. Te siły moralnej, promieniującej z trwałego, zgodnego i szczęśliwego związku małżeńskiego. Oznaczenie to jest również publicznym wyrazem wdzięczności za ofiarny, codzienny trud, za siłę przezwyciężania przeciwności losu, za wspieranie się wzajemnie w niezłomnej realizacji małżeńskiej przysięgi, za odpowiedzialność w poświęceniu wychowaniu dzieci na pożytku rodziny i chwały ojczystego kraju. Jestem najgłębiej przekonany, że swoim małżeńskim życiem w pełni dowiedliście Państwo, że medal trafia na najgodniejsze ręce. Do słów serdecznych gratulacji dołączam najserdeczniejsze życzenia wielu jeszcze lat wspólnego pożycia i rodzinnego szczęścia. Szanowni jubilaci oprócz odznaczeń otrzymali również koce, legitymacje oraz kwiaty. Podczas uroczystości nie zabrakło najszczerszych życzeń skierowanych w stronę świętujących. Mam wrażenie, że jesteście spełnieni. To jest najważniejsze, żeby człowiek w życiu czuł się spełniony. Jeżeli jest spełniony, to wszystko reszta jakoś tam się układa. Więc jeszcze raz życzę Państwu długich lat w tym życiu wspólnym, abyście byli zadowoleni jako z partnerów, z własnego partnera, ale z dzieci, które macie, ze społeczeństwa, które Was otacza. Wszystkiego dobrego. Życzę Państwu przede wszystkim zdrowia, bo miłość na pewno jest w Państwa sercach i domach, bo jesteście tutaj Państwo razem na tej sali. I cóż, do setki tak trzymajmy. Chciałbym Państwu złożyć najserdeczniejsze życzenia zdrowiu, bo zdrowie dla nas i dla Was, jubilaci, jest najważniejsze. Nie liczą się pieniądze, liczy się zdrowie. W sumie odznaczenia z rąk wójta otrzymało 12 par z gminy Piekoszów. Całość wydarzenia uświetnił występ zespołu Wincentowianie, który porwał do śpiewu i tańca wszystkich obecnych.